Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 14 odcinek z American Truck Simulator. Dzisiaj jeździmy po Nowym Meksyku. Już wybrałem zlecenie, bo odpaliłem już nagrywanie, ale coś mi się padzik zaczął, jakby przestał działać, więc musiałem tutaj coś zresetować i już zlecenie mam przygotowane. Będziemy wieźć zasłony z Roswell do Hobbs. Mapa świata to mniej więcej wygląda tak. Tu jest Roswell, tu jest Hobbs. Zobaczymy, jak to tam się tutaj ułoży. Najpierw muszę zabrać ładunek, a potem zobaczymy. Mam jakiegoś ufoka również, to chyba takiego co tak na miniaturce zamieściłem. On mi tak pokazał, czemu nie mogłem od razu jechać tamtędy, to nie wiem. No i czekam na światło. Dobra, gdzie są te zasłony? Tu mamy taką kombinowaną naczepę, dość długą. Taka częściowo firanka. No i jedziemy. Jak wyjadę z miasta, to zaraz sobie zobaczymy, a właściwie może teraz zobaczymy,
Jak to wygląda na mapce? Okej. Może być. Możemy jechać tak trasę. Po tym mieście musimy pokręcić, bo widzicie, że tutaj ładunek z drugiego końca miasta. Znowu postój, trochę świateł. Wyspany jestem. Paliwo o pół baku, więc spoko. Wariata jadę tymi pasami. No ale. No, żadnego latającego spotka nie spotkałem. Może jakbym tu przyjechał w nocy. No i jedziemy. Tu można się rozpędzić do 70. Jest 4:30 po południu. Samoloty Artesia. No i niestety, znowu światło. Okej.
muszę zmienić pas. Puszczaj mnie. To jest taki ciekawy. Zróbmy sobie fotę. Jakiś pomnik. Nie wiem, co to jest, ale. Jakiś cowboy. Dzisiaj więcej czekania niż czegoś innego. Stop! Zróbmy sobie też zdjęcie. Muszę jakąś miniaturkę zrobić do odcinka. Może z takim pociągiem byłoby fajnie. Nie wiem, czy się da to jakoś fajnie zrobić. Dobra. O! Pięknie bym wjechał tutaj. I znowu czekanie. Coś dzisiaj ten odcinek tylko czekamy na światłach albo w ogóle więcej czekania niż jeżdżenia. Ale za to spokojnie mogę sobie herbatę wypić. Możemy jechać.
pola naftowe. No i preria. Droga przed nami czysta. 65 na godzinę możemy jechać i tyle jedziemy. Powinniśmy bez przeszkód dojechać do miasta. Miejscowość nieoznaczona, czy to jest już nasza? Hops, to jest to. No i znowu światełka. Kręgielnia jest nawet. I czas, klub jazzowy. Gdzieś tu mogę wjechać, tylko nie wiem, czy to się tu. Dobra, tutaj. Okej. Okay. Weźmy sobie takie proste jakieś. Nie będziemy kombinować.
parkowanie. Te pojazdy są dość długie, a tu parkingi bardzo wąskie. Podpory opuszczone, dobra, doskonale. Wezmę sobie jeszcze mapkę i przejedziemy sobie tutaj. Zobaczymy, czy jest. Wygląda na to, że to jest jakiś producent, sprzedawca. Zobaczymy, czy może uda się kupić jakiś pojazd. Cofam. I jedziemy. Tak, będę musiał chyba naprawić ten pojazd. Chyba, że kupię nowy, zaraz zobaczymy, czy się uda. O, byłby wypadek. Ej! Co to było? Myślisz, że jak jest policjantem, to może wszystko. Trzymał tego pasa. No i niestety to jest firma, ale Kenworth. Ja chciałem tego Peterbilda kupić. Nie mam szczęścia, żebym sobie zobaczyć, ale ja już chyba mam wszystko. Sound dealera. A, jeszcze godziny otwarcia są od 8 do 6. Spóźniłem się o 16 minut. Ale serwis jest na miejscu. Tylko oponki. Nie wiem, co tutaj mógłbym w warsztacie zmienić. Chyba nic. To jest jakieś dostępne od 20 poziomu. Mocniejszy silnik mógłbym wymienić. Jakieś osłony. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Wyłączam. Ach, nie mogę tak. Chwileczkę.
Wyłączam pojazd i do następnego odcinka. Cześć.